oraz Piotrem Apelem. Oczywiście dyrektorem biura pana Piotra Adama. Trochę jestem stremowany, ale to chyba lepiej się. Szanowni Państwo, to dzięki Wam jest to spotkanie. Bardzo się cieszę, że tak liczne grono przyszło porozmawiać na temat spraw rolniczych. Widzę tu wielu znajomych moich przyjaciół i ich bardzo serdecznie witam. Przyjaciół nie, i powiedzmy dalszych bliższych. Przepraszam bardzo, że tak już zawodzę tutaj pewne sprawy i trudno, że tak powiem, z tego wyjść. Bardzo miło widzieć na naszym spotkaniu przedstawicieli różnych organizacji, zakładów wędliniarskich, na przykład pan Zdzisław Wojciech z małżonką Wiesławą nie zna. Pan Włodzimierz Skorupski, powiedzmy, że pani Marianna Rożej. Przepraszam bardzo, że może nie wymienię wszystkich, ale po prostu jestem naprawdę bardzo stremowany. Może ja właśnie Piotr tutaj rozpocznie to jakby łatwiej będzie. No i oczywiście, jak zwykle, pomijam swojego jednego z najbliższych przyjaciół, Wiesię Wąkiewicza, który ale to zazwyczaj tak bywa, że im bliżej ktoś jest, tym się dalej patrzy i akurat tych najbliższych się nie widzi. Także serdecznie Państwa witam. Spotkaliśmy się tutaj właśnie, aby porozmawiać na tematy rolnicze i nie tylko. Także może ja oddam głos tutaj naszym parlamentarzystom. Łatwiej będzie zacząć, a później może im ta trema przejdzie i już jakoś będę rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Sławku za zaproszenie. Dziękuję wszystkim za przybycie. To duża radość, żeby spotkać się z prawdziwymi ludźmi i z nimi właśnie rozmawiać na tematy, z którymi ciężko często jest rozmawiać z tymi kolegami z pracy, które spotykamy na wiejskiej. Zwłaszcza tematy rolnicze, które bardzo często są marginalizowane przez większość polityków i traktowane jak tak trochę po macoszemu. Tutaj te spotkanie, myślę, że byśmy z taką propozycję, żeśmy ją sformatowali w ten sposób, że większość poświęcimy na pytania od Państwa. Myślę, że to jest najciekawsze, tak żeby Państwo mogli zadać pytania, będziemy zadać pytanie, jak najlepiej odpowiedzieć. Najwięcej o sprawach legislacyjnych związanych z rolnictwem oczywiście wie Jarek, bo choćby z racji i wykształcenia, ale przede wszystkim również i z racji komisji. Wiem sporo o tym, jak to wygląda w innych krajach, zwłaszcza europejskich, bo to polityka wspólna europejska rolnicza nadal mimo tych różnych zawirowań ma być kontynuowana i pewne kwestie mają być też regulowane. Bardzo ciekawa, to tylko tak zacznę na początek, bardzo ciekawą inicjatywą wyszli i Czesi, i Węgrzy, i Słowacy. To jest taka inicjatywa, by dążyć do tego, by jakość produktów, w tym żywności, przede wszystkim żywności, była jednakowa we wszystkich krajach europejskich. Znaczy, że jeżeli kupujemy produkt A, to żeby on rzeczywiście ten produkt A był taki sam w Niemczech, jak i w Polsce, jak i na Słowacji i innych krajach europejskich. Po to, żebyśmy nie byli truci gorszą jakością żywności produkowanej, tylko na rynek wschodni tak zwany. I to jest rzecz, którą my jako Kukiz będziemy starać się poruszać i którą będziemy na pewno dążyć do tego, żeby ją rozpropagować wśród Polaków, tak by wymusić na rządzie działania w tym kierunku i jakby włączenie się w to, co już, na czym pracują te trzy kraje, o których mówiłem wcześniej.
Z naszej strony jest bardzo dużo przygotowanych projektów ustaw ułatwiających i unormalizujących pracę rolników, czy też producentów żywności, czy dbających o to, by ta żywność była jak najlepsza, choćby te projekty związane z GMO, no tutaj o zagrożeniu GMO, z jednej strony mówi się, że nie jest pewne, że to jest złe, natomiast ja stoję na stanowisku, że niezależnie od tego, czy ostatecznie okaże się, czy są szkodliwe, czy nie, choć ja uważam, że są szkodliwe, no to lepiej będzie nam być konkurencyjnym krajem produkującym, gdzie ktoś, kto będzie kupować produkt polski, będzie widzieć, że on jest bezpieczny, tak? Znaczy zabezpieczyć Polskę przed GMO, to oznacza, że każdy, kto będzie kupować na całym świecie produkt polski, będzie wiedzieć, że to jest już bez GMO i bez żadnej ściany. I to na pewno poprawi naszą konkurencyjność. Ale to przekażę jeszcze na chwilę mikrofon Jarkowi, przewodniczący. Dziękuję bardzo. Już nie wiadomo, czy na chwilę, bo ja się to nie lubię oddawać. Ale chciałem również podziękować tutaj panu Sławomirowi za zaproszenie i za organizację tego spotkania. Bo tak naprawdę od samego początku, jak o Kukiz 15 jeździmy po całej Polsce i próbujemy ludzi organizować. Organizować ku temu, aby coś dobrego zacząć robić, aby odzyskiwać inicjatywę, może tak bym chciał to powiedzieć. Nie chcę tu mówić jakichś wielkich słów władzy we własne ręce, ale przynajmniej powiedzmy na ten moment, żeby odzyskiwać inicjatywę, czyli wszyscy chcemy iść w kierunku dobra Polski i żeby tak było, to musimy się w to zaangażować. Jeżeli zwykle to mówię później, ale powiem na samym początku, do tej pory partie polityczne nauczyły tak społeczeństwo, aby ono siedziało cicho w domach, a partie będą rządziły. I to jest to, na co ruch społeczny i na co obywatele się nie zgadzają, bo przecież nas wybrali jacyś obywatele, którzy się z dotychczasowym sposobem rządzenia nie zgadzają. Bo tak naprawdę mądrość nie jest tam wśród tych 460 posłów w sali plenarnej, a tak naprawdę mądrość jest wśród ludzi. I z tej mądrości niestety te 460 osób bardzo często, z tej mądrości bardzo często nie chce korzystać. Dlatego też od samego początku jeździmy i prosimy Państwa, żeby się Państwo angażowali, żeby Państwo oglądali posiedzenia komisji. Bo wiedzą Państwo, jakie to jest dla mnie przykre, a dla Państwa tragiczne powinno być to również, jeżeli jest posiedzenie komisji, bardzo ważne posiedzenie komisji, a do końca na sali komisyjnej zostaje dwóch posłów. Zostaje ja i jeden poseł z PiS-u, który, nie wiem, mam nie pilnować, zostaje nas dwóch. A gdzie pozostałych 30? Gdzie oni są? Przecież oni powinni słuchać. Co się udało wprowadzić u nas w Komisji Rolnictwa, to, że na początku wypowiadają się obywatele. Nie posłowie, a przy zaproszeni goście. Ja zapraszam tych gości, proszę o to, żebyśmy mieli posiedzenia w sali plenarnej. Tu sekretariat mnie przekonywał dosyć długo, że sala plenarna to zła, sala plenarna to ma bardzo złą akustykę. Mówię, nieważne, że ma złą akustykę. Ważne, że ja tam będę mógł zmieścić dużo ludzi. I staram się to robić. Wrócę do tego wątku na początek, aby właśnie strona społeczna zabierała głos. Bo uważam, że właśnie osoby, których to dotyczy, to oni coś wiedzą. A nie posłowie, którzy bardzo często są drugą, trzecią czy czwartą kadencję. Ci, prawdę mówiąc, którzy są już trzecią, czwartą kadencję, to w większości to już odlecieli. Oni w ogóle nie wiedzą, jak życie na dole wygląda. Oni tylko wiedzą, jak jakiś wiec organizować, festyn, ale poseł został wybrany po to, żeby kształtować prawo na bardzo wysokim poziomie abstrakcji, żeby kształtować to prawo z poziomu Warszawy, bo ono z poziomu Warszawy spływa w dół. A co w tej chwili większość posłów robi? Przycina wstęgi od czegoś, co załatwił samorząd lokalny. A nie pracują nad prawidłowymi ustawami. Był bardzo duży krzyk na początku posłów.
tej opozycji totalnej, bo ja ich też tak będę dalej nazywał, że oni chcą zabrać głos jako pierwsi. Na szczęście udało się dogadać z posłami PiS-u, którzy też nie wszyscy byli szczęśliwi, co zresztą Państwo mogą zobaczyć po ostatniej komisji, połączonej komisji środowiska i rolnictwa. Bo w środowiska dalej posłowie najpierw zabierają głos. I oni do mnie przychodzili, jak ja prowadziłem tę komisję, bo była połączona, że oni chcą się wypowiedzieć, oni chcą się wypowiedzieć. Mówię, ale panie pośle, najpierw strona społeczna. Oni przejechali 200-300 kilometrów do nas, żeby się wypowiedzieć. A pan zawsze zdążył. Bardzo źli byli. Dlaczego posłowie tej totalnej opozycji chcieli zabierać głos jako pierwsi? Ja to zauważyłem po drugiej, trzeciej komisji, kiedy tak było. Bo oni chcieli zadać pytanie i wyjść. I tak było. Ja byłem na początku w ogóle w szoku, bo poseł zabiera głos, mówi przez 5 minut, najczęściej nie do końca merytorycznie, a później wychodzi. To po co on zabiera głos? Przecież minister mu jeszcze nie odpowiedział. Debata się nie skończyła. Dlatego też udało się u nas zmienić te porządki. Najpierw strona społeczna zabiera głos. To ma dużo plusów, ale między innymi nie słyszy się takiego przykrego politykierstwa, które jest na innych komisjach. Tylko dużo bardzo merytorycznych wypowiedzi. Czyli wracając do tego, od czego zacząłem, bo mi to umknie. Prośba jest, aby Państwo włączali się w kształtowanie prawa, żeby Państwo czytali i zadawali pytania posłom. Ja nie chcę mówić, jakie już ważne ustawy zostały przeprocedowane, bo z nich większość to nie jest taka ważna, a przynajmniej nie rozwiązuje problemów rolnictwa i myślę, że ilość z Państwa jest rolnikami. Może tak będzie łatwiej, bo może Państwo tu z samego Opoczna przyszli. Proszę podnieść ręce, żebyśmy wiedzieli, że mniej więcej wiedział, do jakiej grupy mówimy. Nie ma źle. Aczkolwiek, prawdę mówiąc, Państwa tu powinno być dużo więcej. Mam nadzieję, że tam w tej chwili męczą pozostali rolnicy posła Telusa na zewnątrz i walczą, bo to trzeba walczyć o swoje. Naprawdę polityka to nie jest gra jakaś taka z uczciwymi zasadami. Zagranica cały czas walczy o swoje rynki. A my przez wiele lat oddawaliśmy ten nasz rynek na różnych poziomach. I trzeba skończyć z tym oddawaniem na rynku, trzeba odzyskać przetwórstwo, trzeba odzyskać sklepy. Państwo wiedzą, kto ma sklepy, ten ma cenę. I ta cena później schodzi w dół. Idąc dalej, do tego wrócę. W środę rano będzie komisja dotycząca prawa wodnego. Wszystkich Państwa to będzie tyczyło. No później mamy komisję dotyczącą, to tak można powiedzieć, przyszłości polskiej hodowli trzody chlewnej. Bo to będzie taki połączony temat, tu głównie chodzi o to rozchodzenie się ASF-u. Jeżeli my nie powstrzymamy tego ASF-u, który się rozchodzi po Polsce, to nie będzie produkcji trzody chlewnej, albo będzie ona wyglądała tak, jak wygląda ona w Hiszpanii, która sobie wiele lat nie mogła poradzić. Po prostu jest na kilku wielkich fermach produkcja trzody chlewnej metodami przemysłowymi. I to nie jest rolnictwo, ja może inaczej powiem, to nie jest rolnictwo, jakie ja bym widział, czyli to rolnictwo rodzinne. Czyli to jest później ASF o godzinie 10:30. Następnie mamy o godzinie 13 komisję dotyczącą produkcji tytoniu i przyszłości produkcji tytoniu. Ja taką ustawę napisałem ja ze społeczeństwem, bo tak naprawdę znowu, żeby Państwo, tutaj przykłady tych naszych ustaw rolniczych i okołorolniczych są, ale żeby Państwo to rozumieli, że posłowie to nie są jakieś tam oświecone, wielce oświecone osoby. To jest najgorzej, jak poseł w to uwierzy, że on wie i on wie najlepiej. Te ustawy, które tutaj zostały napisane przez nas, Boże, pod moim jakimś tam kierownictwem, to są ustawy, które wyszły od społeczeństwa. Na takich spotkaniach jak to, ludzie mówią, co ich broni. Bardzo często, co ich boli, przepraszam. Bardzo często przychodzą z gotowymi rozwiązaniami, że to by było dobrze tak uregulować.
I wtedy ja się takim problemem zajmuję i powstaje projekt ustawy. Między innymi taki projekt ustawy odnośnie podatku akcyzowego powstał rok temu, bo Polska kiedyś była potęgą w produkcji tytoniu. Produkowaliśmy tego tytoniu bardzo dużo. W tej chwili zostaliśmy tylko potęgą w produkcji papierosów, nie z polskiego tytoniu. I proszę zobaczyć, jaki absurd. Produkujemy bardzo dużo papierosów. Ludzie dalej palą te papierosy, bo one są na rynku, ale jednocześnie zarabiają rolnicy z zagranicy, bo oni produkują tamten tytoń. Do nas on jest importowany i tu jest, czyli my ponosimy wszystkie ciężary, koszty leczenia chorób związanych z paleniem papierosów, bo żeby było jasne, uważam, i to nie tylko ja muszę uważać, bo to akurat nie jest zbadane bardzo mocno, że palenie papierosów jest złe, ale tutaj to, co do tej pory było, to był absurd zrobiony. Czyli leczenie mamy w Polsce, śmiertelność mamy w Polsce, ale zyski to są za granicą, bo sprzedaliśmy fabryki, które produkują papierosy i polscy rolnicy nie mogą uprawiać tytoniu, bo nie ma jak go sprzedać. Czyli oni przyszli do mnie pod koniec 2015 roku, w 2016 roku napisałem ustawę taką, która miała normalizować ten rynek, która miała zdywersyfikować odbiorców, bo tak te duże koncerny sobie przekonały poprzednią koalicję, że tak została napisana ustawa, że z 54 takich podmiotów kupujących ten susz tytoniowy i wysyłających za granicę zostało tylko 14. Czyli nie ma właściwie prawie takiej kusztura, konkurencji praktycznie żadnej i jest coraz gorzej. No, na szczęście po roku rząd zauważył też ten problem i będziemy właśnie zajmowali się produkcją i przyszłością polskiego tytoniarstwa i całej branży. No i ostatni temat, to akurat nie mam 8 czerwca o 9.30, to będzie temat dotyczący informatyzacji. Bardzo ważny temat z tego powodu, że w tej chwili właściwie co nie robimy, to się opiera o informatykę. Jest to dobry kierunek, ponieważ to ułatwia nam życie, bo chcemy jakiś wniosek wypełnić, chcemy czegoś się dowiedzieć, no to siadamy w domu i możemy to zrobić z poziomu własnego komputera. Z drugiej strony firmy informatyczne, powiem brzydko, kroją państwo na ogromne kwoty, aby, mówiąc o tym, że ta informatyzacja jest jakaś wyjątkowo droga, wyjątkowo trudna, nie można tego zrobić. Dlatego napisałem zresztą już taką interpelację, jakie oprogramowanie, jakie programy są w ramach Ministerstwa Rolnictwa i podległych jednostek. Tak mówię z pamięci, ale dostałem te programy, jest ich około 300, taki bałagan. Każdy, kto przyjdzie, to coś sobie dokupuje, coś sobie ulepsza, a tak naprawdę powinien być to jeden zintegrowany system, który szybko odpowiada na państwa problemy. Z ważnych rzeczy, nie wiem, czy państwo mają tutaj problem z dzikami rolnicy. Więc to jest bardzo dla mnie taki... Dziki, może powiem, to będzie może za mocno, ale to im pokazuje słabość naszego państwa. Te dziki i niemożliwość poradzenia sobie ministerstwa, rządu z Polskim Związkiem Łowieckim, z myśliwymi, to jest po prostu coś, co nie powinno mieć miejsca. Ja przez bardzo długo walczyłem z ministerstwem, najpierw z ministrem rolnictwa, później z ministerstwem środowiska o to, aby znacząco obniżyć populację dzików. Dostałem zapewnienie od ministra środowiska, od wiceministra środowiska za to odpowiedzialnego, że do końca kwietnia na wschód od Wisły dzików no tak prawie nie będzie, bo to będą poniżej 0,5 na kilometr kwadratowy. Co się dzieje w tej chwili? Z tych dzików po prostu zamiast ubyć to przybyło. No, dlatego będzie ta komisja, jeżeli państwo by mogli, to zapraszam państwa do Warszawy, przyjmujemy wszystkich. To chciałem powiedzieć może wcześniej, zapraszam wszystkich
zaprosiłem wszystkie gminy, które są, wysłałem takie pismo do wszystkich gmin w Polsce, aby chciały przyjeżdżać na Komisję Rolnictwa. Zapytałem tych gmin, które z tych gmin chcą być informowane o tym, co jest na Komisji Rolnictwa. Jak Państwo myślą, ile gmin odpisało? No nie, aż tak powoli nie było. Bo jakby żadna nie odpisała, to bym się zastanawiał, czy na pewno to od nas wyszło. 14, ale w całej Polsce, 2,5 tysiąca gmin w Polsce. Pani się wiedzą Państwo, bo ja tam z miesiąc walczyłem z sekretariatem, bo sekretariat jednak ma dużo do powiedzenia. I te Pani przychodziły, nie no Panie Przewodniczący, to jest 2,5 tysiąca na prawie gmin. Przecież jak oni jak nam tu przyjadą, to gdzie my ich pomieścimy? No i ja tak jeden tydzień mówię, że niech się nie martwią, niech myślą. Drugi, żeby się nie martwiły. No w trzecim tygodniu będzie w porządku. To jest moja sprawa. Ja Panią proszę, żeby Pani to w końcu wysłała. No one wysłały, no i ja się pytam właśnie za jakiś czas, no czy jest odzew, na razie nie ma, nie ma. No w końcu się okazało, że 14 gmin jest zainteresowanych. Próbowałem zainteresować sołtysów, bo to jest dobry kierunek, bo sołtys jest najbliżej do rolnika. Niestety tutaj się napotkałem na ogromny sprzeciw tego Stowarzyszenia Sołtysów Polskich. Właściwie ten ogromny sprzeciw się pojawił w tym, że oni powiedzieli, że w porządku. My będziemy wysyłać Pana zaproszenia, ale niech Pan nam zapłaci za to. No i tu już się nagle okazało, że taka współpraca jest. Jak ja chciałem wziąć od nich tę bazę adresów sołtysów, nie, to nie dadzą, bo ochrona danych osobowych. Oczywiście to nieprawda, bo adres mailowy nie jest żadną ochroną, nie jest żadną daną osobową. Ale to nie, no poprosiłem, żeby oni wysłali, to dali cenę zaporową w ten sposób, żeby nie było sekretariatu stać na wysłanie tych maili. Tu kolega mówił coś o GMO, o tym, że on nie wie, czy to jest szkodliwe, czy ten. Ja wiem, ale znaczy, nie jest przekonany. To więc tu chciałem powiedzieć, że badania są. Że GMO jest szkodliwe, to GMO w roślinach, że jest szkodliwe, to badania są. Była Komisja Rolnictwa, która o tym mówiła. Jest profesor z SGGW, profesor Bawiązkowski, który taką 400-stronicową publikację wydał, żeby pokazać ludziom, że są badania. Są niezbite badania, które mówią, że GMO nie jest dobre. I teraz... Ja powiedziałem, że jeżeli nawet ktoś nie wierzy, ja wierzę w to, że GMO jest niezdrowe, ale jeżeli nawet ktoś nie wierzy, to drugim argumentem przekonującym jest to, że warto mieć tą kartę przetargową czy kartę lepszego produktu za granicą. To masz rację, znaczy ja znowu dalej powtórzę. Kolega mówi o wierze, cieszę się, że on jest taki wierzący, a ja mówię o niezbitych badaniach naukowych, o faktach. Więc to, te dwie rzeczy mamy. To, o czym on powiedział o tej karcie przetargowej, jest bardzo ważne, żebyśmy o tym wiedzieli, że my ilością wyprodukowanej żywności nie przebijemy nikogo. My nas tylko może uratować jakość tej żywności. Bo proszę sobie zobaczyć, niedawno polski rząd zgodził się na CETE, próbowaliśmy walczyć i przekonywać tutaj posłów, aby się nie zgodzili, ale zgodzili się. I co zrobiono? Otwarto ogromny rynek, tylko ten ogromny rynek to jest rynek europejski. Bo Kanada to jest 35 milionów ludzi, mniej niż w Polsce. A Unia Europejska to jest 505 milionów ludzi. Czyli kto na kogo się otworzył? My na nich. I teraz oni mają nieprzebrane powierzchnie, gdzie mogą uprawiać te rośliny, no a my mamy ograniczoną powierzchnię. Oni mają rolnictwo przemysłowe, oni stosują całe mnóstwo antybiotyków, całe mnóstwo hormonów. My tego nie stosujemy. Czyli tak naprawdę postawiliśmy się w tej gorszej pozycji. Dlatego tylko jakość. Mamy zaraz obok Ukrainę. Wielkie czarnoziemy, sama Ukraina by wyżywiła Europę. Gospodarstwa 10, 20, 30 tysięczne, to nie jest żadna tam nowość. I tak samo, żadnych standardów nie przestrzegają, a u nas są bardzo wysokie standardy. Dobrze. I oczywiście, że bardzo dobrze, bo tym możemy tylko wygrać. Ludzie chcą jeść
dobre, zdrowe, zdrową żywność, żywność, która leczy, a nie tylko, która zapycha żołądek, bo to są inne rzeczy. Ja właściwie chyba się już rozgadałem. Dziękuję. Bardzo bym prosił Państwa o zadawanie pytań. Wszelkich pytań, jakie Państwu przyjdą do głowy. Tutaj są moje wizytówki z moim telefonem. Zawsze można do mnie zadzwonić, zawsze można napisać mail, bo po to jesteśmy, żeby Państwu odpowiadać i z Państwem współpracować. I naciskam na tę współpracę.